Nasze zaproszenie odpowiedział Rysiu. Jesteśmy bardzo wdzięczni, co żeście swoją siłą, nadzieją i doświadczeniem w temacie warsztatu. A temat warsztatu to jest tradycja 12, czyli anonimowy stanowi duchową podstawę wszystkich naszych tradycji, przypominając nam zawsze, że zasady są ważniejsze od osobowości. Cytat z 12 na 12, czyli duchową istotę anonimowości stanowi poświęcenie. 12 tradycji A stale wymaga od nas poświęcenia celów osobistych w imię wspólnego dobra. I dodatkowo są tu, jak widzicie, trzy pytania. Czy oddaję wdzięcznością wspólnocie to, co umiem najlepiej? Czy wiem, co to jest? Czy staram się żyć zasadami programu bez względu, czy mi się podoba, czy nie? Czy wciąż zależy mi na docenianiu uchwalenia przez Ciebie? Zanim oddam głos naszemu speakerowi, to powitajmy naszego speakera. Witamy. Panie Rysiu, oddaję Ci głos. 20 minut dla Ciebie. Na imię Rysiu, jestem szkolnikiem. Ale jestem pierwszym speakerem z tradycji. Powiem tak, jak trafiłem do wspólnoty, przede wszystkim co mi się spodobało, bo to ciepło, serdeczność, że jest to wszystko takie poukładane. Już pierwsza rzecz, która mnie urzekła, nie? Dobrze, że jesteś. Coś fajnego, coś po prostu co szukałem, nie? Myślałem zaraz na początku zapewne służyć. Szybciutko gdzieś tam jakieś szklanki, mieszkanki i tak dalej. Prowadzenie metodu i gdzieś uczestnictwo w meetingach, gdzieś tam spotkanie z tradycjami, czy na ten czas gdzieś temat tabu, taki ok, wiadomo, że tam na początku nie rozumiałem, a tradycje to przecież nie do mnie, bo na co mi te tradycje na razie muszę kroki zrozumieć. Trochę utrwało, żeby zrozumieć kroki, ale ja już chciałem służyć dalej, byłem mandatariuszem na grupie, to byłem kimś ważnym. Jeżdżąc tu na warsztaty, dowiedziałem się, że kroki wymyślili po to, żeby po 10 latach istnienia wspólnoty, czy tam więcej, i po to, żeby chronić grupę przed moim ego. Dalej tego nie rozumiałem, gdzieś tam rozumiałem, że nasze wspólne dobro ma być najważniejsze i tak dalej, pierwszą tradycję, ale nie rozumiałem tych dalszych. I kiedyś przed, gdzieś tam robiliśmy inwenturę grupy, ja sobie mój, przepraszam, nie mam notariuszem, tylko rzecznikiem, jakby jesteś taki ważny rzecznik grupy, to ja tą grupę ustawię pod siebie. Wypisałem sobie w domu 10 rzeczy, czy tam ile do zrobienia, co trzeba pozmieniać na tej grupie, żeby ona dobrze funkcjonowała. Wiecie co, na wszystkie te rzeczy, które podniosłem, przeszła tylko jedna. Reszta została bez zmian. I to mi pokazało też właśnie, że jestem tradycją, bo to są tradycje, żeby nie grupa funkcjonowała, jak się Ryszkowi wydaje, tylko tak, jak to ma być, żeby chronić tą grupę przed moim ego. Następny gdzieś tam właśnie mandatariusz tego próbowałem na zewnątrz, też pojechałem na intergrupę i chciałem na szybko zrobić co być wbrew grupie, żeby wybrać inaczej, no powiedzieć tak, tak, grupa na pewno się na to zgodzi. Nie? Przyjacieli mówi, ty jak grupa się zgodzi, jak ty jeszcze nie pojechał, nie zadzwonił, jak ty chcesz grupę reprezentować na zasadzie swojego ja. Dostawałem tak po uszach, że zacząłem rozumieć te tradycje po kolei. Nie? Po kolei nad każdą się pokłonić, nad każdą zrozumieć, że to nie ja jestem najważniejszy, że to są przyjaciele ze mną, którzy gdzieś mi pomagali, jest Bóg, jedyną autorytetem w wspólnocie jest Bóg i muszę gdzieś ja funkcjonować tak, że pierwsze się zwracam do tego mojego Boga, jakkolwiek go rozumiem, a potem jestem ja gdzieś. Nie? Różne rzeczy nas spotykają, czegości gdzieś tam właśnie. Kolejną tradycją, gdzie mieliśmy zachować anonimowość,
Nieśliśmy posłanie w postaci tego, że jeden dziennikarz przyszedł do nas i chciał, żebyśmy opisali właśnie, jak to działa ta grupa. Myśmy chcieli być na zewnątrz. Wtedy wychodziliśmy do miasta, do różnych rzeczy. I wiedziałem na ten czas, że nie mogę występować jako Rysiek alkoholik, czy tam Rysiek po nazwisku. Wiecie co, daliśmy piękne, ładne świadectwa do tej gazety. Nie przyszło nam do głowy, żeby sprawdzić, co ta gazeta napisze. Tylko daliśmy świadectwo. Myśmy chcieli, żeby ludzie się dowiedzieli, gdzie są meetingi, gdzie jest tam jakieś trzeźwienie i tak dalej. A ten redaktor wyciągnął tylko najpikantniejsze, że tak powiem, rzeczy z naszego życia, naszego piciorysu, ale nie powiedział nic o tym, gdzie grupy funkcjonują. Dzisiaj już wiem, nawet jak ktoś przychodzi oczywiście, ale też mi to pierwsze przeczytać, a potem to zawsze. Także tak też to się uczyło gdzieś tam, gdzieś te tradycje my wdrażali, ale nasze ego też było takie właśnie, żeby pokazać, bo my chcemy tą wspólnotę na przynie rozwinąć i tak dalej, a nie działało to na tej zasadzie. Zapomnieliśmy, że mamy to sprawdzić. Dobrze, że my się jeszcze nie podali z imienia ani nazwiska. Dzisiaj wiem, że ta anonimowość właśnie mówi chronić. To jest chronienie gdzieś mnie, członków wspólnoty, tego, pokazać mi, że nie moje jest najważniejsze, nie? Że to, że nawet dzisiaj tutaj siedzę, to nie jest mi dane. Znaczy, nie jest moja zasługa, że jest tak jakiś tam fajny, super i w ogóle, tylko jest mi dane, nie? Że tak jak to pisze, że oddaję z wdzięcznością wspólnocie to, co mi najlepiej. Jest mi dane dobrze powiedzieć o wspólnocie, czy coś, to czemu mam tego nie dać, nie? Nie jest moja zasługa, tylko zasługa ludzi, którym dzisiaj dziękuję za moje życie i wiadomo, że ja też musiałem troszeczkę przejść w programie we wspólnocie, żeby coś zrozumieć. Natomiast jest mi to dane. Mam to za darmo, tak jak tutaj gdzieś dostałem oddać. Znowu nad tym, że moje ego nie ma być na górze, nie? Że to cała ta anonimowość, to poświęcenie polega na tym, że to nie jest najważniejsze, co ja czuję, tylko co będzie dobre do wspólnoty, co będzie dobre dla grupy, co będzie dobre dla mnie. Staram się żyć zasadami programu bez względu, czy mi się to podoba, czy nie. Jakbym powiedział w 100%, to się przyjaciel, który na przeciwko powiedział, że kłamie. Na pewno nie ma tak, że żyję w 100%. Ilekroć udaje mi się te zasady programu wprowadzić do swojego życia i gdzieś nim żyję, to jest mi łatwiej, nie? To, co tu było mówione przedtem, już nawet na 10, 11 roku, że jak ja te zasady programu i tego egzystowania, nie? Bo program jest do mnie, nie? Program jest do mnie, a tradycje są na to, żeby właśnie gdzieś na zewnątrz ją funkcjonować dobrze, bo ja byłem wyrzucony ze społeczeństwa, że tak powiem, musiałem się uczyć na nowo i te 12 tradycji też mi pokazało, jak ja mam żyć na zewnątrz, żeby moje ja nie było najważniejsze. Czyli to anonimowości. Anonimowość też jest na zasadzie takiej, że gdzieś kiedyś wyczytałem i ten, że ja nie mam przyklatkować ludzi, nie? Bo kiedyś przyszedł policjant na meeting, a ten to już nie wyczerpuje. I tu jest anonimowość, nie? Że co gdzie jest ten Muroś, czy ktoś jest tam policjant i tak dalej, to jest też anonimowość. To jest alkoholik, który przyszedł i potrzebuje pomocy. I to jest też jego anonimowość, nie? Że on ma nazwisko, że on zajmował się tym, czy ja kiedyś siedziałem w więzieniu. To jest moja anonimowość, tak? To ma ten, ale nic mnie nie przekreśla w tradycji trzeciej, że jedynym warunkiem członkostwa jest pragnienie zaprzestać picia. Czyli ten człowiek, który przyszedł, on nie jest niczym ani lepszy, ani gorszy, jest takim samym alkoholikiem jak ja, nie? Czyli ja go również uplatkować. I to jest też zasada anonimowości. Często słyszę ostatnio i gdzieś mnie to boli, nie? Nie mów tego na meetingu, bo jest to wynoszone, nie? To jest kolejna rzecz anonimowości. Nie będę zajmował się tym, kto wynosi z meetingu, chociaż jak z taką rzeczą się spotykam, to też jesteś w stanie dzisiaj podejść do przyjaciela i powiedzieć, że
się o niego martwię. Ja wiem, że tak jest. Natomiast nie powielam tego. Nie mówię, nie mów tego na meetingu, bo to się wynosi. No. Staram się podejść właśnie do tej osoby i zapytać, czego się boi. Nie? Czy siąść gdzieś na boku. Ja przyszedłem do A, w którym się mówiło wszystko. Najpiękniejszy czas A mój to jest taki, kiedy mogłem powiedzieć 99% wszystko. Poza rzeczami, które gdzieś tam powiedziałem przyjacielowi w pokoju, czy księdzu. Nie powinno być to łamane. Czasem powiem, gotuję się. Nie? Jak takie coś słyszę, gotuję się dlatego, że wiem, że paru naszych przyjaciół dzisiaj nie żyje przez to. To jest na przykład, to mnie serducho bardzo bolało. Jak słyszę coś takiego, czy wiem, że jest, idę od razu rozmawiać z taką osobą, nie? Dlatego, że wiem, że parę ludzi już nie wróciło na meeting przez rzeczy, które zostały z meetingu wyniesione, nie? Ja wiem, że ja mam nie. Tak jak program jest do mnie, tak tradycje są też do mnie pod względem takim, że to ja mam nie wynosić, nie? Ja mam nie dowartościowywać się tym, co ktoś powiedział. To też służy wspólnocie, ale służy mi, nie? Żebym ja nie był znowu na piedestale, że ja chcę poopowiadać, co się podziało. Co kto powiedział na meetingu, czy ten dobrej wierze, przecież tylko przyjacielowi mówię, nie? Nie, ta osoba to powiedziała przy 10 ludziach, nie chciała tego, żeby to przywieźć do Zęczyna i opowiadać o tym czynie, nie? Czemu ty to się publikujesz? Mów swoje doświadczenia, swoje przeżycie. Tak mi się rozumie, przede wszystkim to jest ta nowa podstawa, nie? Że gdzie te wszystkie tradycje gdzieś tam próbowałem w siebie wdrażać, ustawiały mnie na zasadzie właśnie wszystkiego po kolei, nie? Finansów, przecież jak ja byłem skarbnikiem, to chciałem, żeby grupa miała najlepsze finanse w historii, jakie były zapisane w zeszycie. Jak mnie prosili o pieniądze na kawę, na herbatę, po co wam herbatę, przecież kawy się napijcie, nie? Bo ja chciałem mieć najwyższy. Kapelusz mój musi być najtańszy, nie? A pojechałem gdzieś tam na warsztaty i usłyszałem, że jeżeli jesteś, jak chcesz być dobrym skarbnikiem, to powinno nic na koniec kapeluszu nie zostać, nie? Że oddaj na wspólnotę, oddaj na niesienie posłania i tak dalej. I to mnie bardzo, te wszystkie tradycje gdzieś docierały dopiero do mnie służą. Ale dzisiaj wiem, że nawet moją macierzystą grupę gdzieś powoli musiałem opuścić, bo też zacząłem ją krzywdzić. Znaczy nie zacząłem ją krzywdzić, tylko było coś takiego, że nie miałem kto meetingu poprowadzić, tak jak przychodziłem do ulicy, tak. Siadę i prowadzi meeting, siadę i prowadzi meeting, siadę i prowadzi meeting, nie? Mówię, nie, no wreszcie trzeba oddać, trzeba odejść. Jeżeli grupa się ma rozpaść, to się może rozpaść, ale ja nie będę jej prowadził coś, nie? Jeśli grupa fajnie funkcjonuje, ja sobie przychodzę na nią. Kto inny służy, kto inny niesie posłanie? Znaczy, ja też nie chcę posłanie, tak? Ale dane mi było puścić to, nie? Nic nie jest zależne ode mnie, znaczy nic mi się więcej nie należy, tak jak tam pisze. Nic mi się więcej nie należy, nie? Jak ja będę się chwalił, jak ja się będę doceniał, jak ja będę ten, no to znowu zaczyna się egocentryzm, egoizm i tak dalej, no i co? No ja wiem, na czym, jak to się kończyło, nie? Że zaczynali mnie ludzie nie lubić, zaczynało, już nie mówię tam o okresach picia czy innych, tylko że takim, że już ja po prostu nie jest to moja zasługa, nie? To, co nawet robiliśmy na grupie, czy fajne rzeczy są, bo my mamy gdzieś tam grupę, meetingi nie zostały przerwane w ogóle, pandemii i tak dalej. Myśmy robili tak, że nawet gdzieś tam koło meetingowym się spotykali, żeby nowicjusz już nie został. Ale ja dzisiaj dziękuję za to Bogu. To nie jest moje, nie? To jest to, co mnie A nauczyło odpowiedzialności. Jeżeli nie mógł się meeting odbyć, to siedziałem pod meetingowym z przyjacielem na zmianę, że jak przyszedł chłopaczek z więzienia, to nie dostał pustej klamki, tylko myśmy tam byli, nie? Zrobiliśmy mu meeting w trójkę, dzisiaj chłopaczek niesie posłanie w inny sposób, nie mi to oceniać, ale robi kupę dobrej roboty, nie? Jest też w naszym pomieszczeniu, jest też dział, tylko nie jest to dzięki zasługa Rysia Alkoholika, bo jest to zasługa dlatego, że te 12 tradycji na naszej grupie było wdrożone, nie? I fajnie, że mi tam było gdzieś dane w tym uczestniczyć. Przede wszystkim jeszcze tu też kiedyś usłyszałem i usłyszałem od przyjaciela też o anonimowości takiej mojej,
Moje dziecko już ma 18 lat, nie? Nie widziało mnie pijanego, może na początku gdzieś tam. Powiedział mi przyjaciel Rysiek, dodawałem śmigierkę też w czynie, ale mówi, to, że ty jesteś alkoholikiem, to, że ty to akceptujesz i tak dalej, a zapytałeś się żony, czy dziecka, czy oni chcą, żeby to było wyniesione na forum publiczne, nie? Moja rodzina wcale nie musi tego akceptować, znaczy nie, że akceptować, ale nie chcą być identyfikowani na przykład alkoholikami, nie? Czyli ja też mam chronić moją rodzinę tą anonimowością, tymi sprawami. Podzielę się posłaniem, po nie dzielę się tym, ale wiem, że na przykład gdzieś tam na byłem proszony w innej sprawie, na przykład w kościele, powiedziałem, że po prostu nie wystąpię, bo nie chcę tego, nie? Nie chcę, żeby moja anonimowość została złamana, nie? Czy mojej rodziny, nie? Ja też muszę warunkować to właśnie moje ego, niesienia posłania nawet, czy coś, czy moi bliscy z rodziny też chcą, żeby to tak wyglądało, nie? Myślę, że tyle, nie? Dziękuję. Mam na imię Jacek, jestem alkoholikiem. Pytania można zadawać, jeśli coś? Proszę? Zgadza się i jeżeli macie swoje doświadczenia, to proszę bardzo, zapraszam. Mam na imię Jacek, jestem alkoholikiem. Zajmowałem stanowisko kierownicze, pracowałem w dużej firmie. No i przyszła koleżanka też do wspólnoty, nie? Jakąś koleżanką. No i tam prześladek, to tam. No i co ty tu robisz? No, i... no co mam jej podać? No mówię, że w tym kierunku, nie? Ona mówi tak dalej, bo już odchnęła od się koleżanki. Widzisz, tak pił, a widzisz, wyszedł, nie? Wyszedł. To masakra jest, nie? To się jest... To co mówiłeś, Rysiek, o tym anonimowości, o bezpieczeństwie rodziny, nie? Zakopanym tam na górce w niesieniu posłanie jest już nas też społeczności, no i też jest kwestia, że zapraszamy na meeting z kraju Antonu, nie? To ja zapytałem moją żonę, to doprowadziła do tego ścieżka, akurat tam meeting otwarty. I pytam żonę, czy jak będzie potrzeba, to czy mogę wyjść i złamać swoją anonimowość, nie? Bo miasto jest małe i tak dalej, nie? I żona mi powiedziała, że ja nie mam przeciwko, to jest twoja decyzja, ale to jest też ważne, nie? I też jakby, no to jest moje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo też moich bliskich. No i też inna rzecz jest taka, że raz, że można zawsze sobie znaleźć powiernika czy sponsora, ja też mam jakiś taki instynkt samozachowawczy i nie mówię o wszystkim, nie na mitingu. Natomiast wiem, że najważniejsze jest to, że jak przychodzi na dół szkoły, to powinien się czuć bezpiecznie w moim towarzystwie. Ja nie jestem za to odpowiedzialny, nie? I jakby to drugie pytanie mi jest szczególnie bliskie, że ja jest nawet napisane w naszych tekstach, że ja nie mogę być ponad zasadami programu, nie? Że wspólnota, dobra wspólnota jest najważniejsze, nie? I też dzisiaj ten meeting poranny też mi uświadomił, nie? Bo czy wciąż zależy mi na docenieniu uchwalenia przez innych, nie? Ja siedzę tutaj, prowadzę meeting, jest tam 100 osób, nie? No to kurde, jaki jestem ważny, nie? Ale raczej stres mnie zżerał. A dwa, że to się tak fajnie potoczyło, że ja w zasadzie moja rola w ogóle była ograniczona do tego, że ja coś przeczytałem, ale jeszcze to się samo podniosło. I to jest najlepsze w tym wszystkim, nie? I bo też ja bym takiego górnolotnego słowa nie użył, że ja się mam poświęcać, nie?
Ja po prostu mam akceptować drugiego człowieka i to też jego prawo do anonimowości, nie? Ja mogę decydować o tym, że złamię swoją anonimowość, ale nie mogę łamać anonimowości wspólnoty drugiego alkoholika, nie? To tyle, dzięki. Dziękuję. Proszę, zapraszam. Jestem alkoholikiem, nie mam przyszło. Dochodzą mi się na myśli, że stanowi poświęcenie. 12 tradycji, a stale wymaga od nas poświęcenia celów osobistych imię wspólnego dobra. Czyli co jest to wspólne dobro? To jest właśnie dążenie do celu. A co jest moim celem? Czy moim celem jest w ogóle? Przecież to nie do końca tak, nie? Moim celem jest jakoś żyć szczęśliwie, zgodnie z programem, tych wszystkich spraw, ale żeby w tych kwestiach przechodzić te kolejne bariery rozwijania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to bezwzględną rzeczą jest anonimowość, nie? I to poświęcenie celów osobistych. Myśmy w Szczynie robili taką rzecz, że chcieliśmy się odłączyć z całych tych przykościelnych, takich, 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 innych jeszcze, i żeby A miał swoje pomieszczenie, swoje godziny i cały tydzień mogą trwać meetingi i tak dalej, ale trzeba było osoby fizycznie prawne. Wtedy powstała pierwsza służba w Polsce, tak zwanego gospodarza tego pomieszczenia. Z imienia, nazwiska trzeba było podać. No dane oczywiście, które musi za to odpowiadać, nie? Ale to zrobił alkoholik, który miał na celu dobro tych wszystkich grup. I to toczy się swoją imię wspólnego dobra, tak? Ale anonimowość. Ja miałem jakiś czas temu takie po 25 latach abstynencji na grupie starych wygód. Wygadałem się, że tam wygadałem znajomą gdzieś tam z internetu, potem okazało się, że niedaleko, i wszystko to, co się dzieje, czyli takie, takie grzeszki. Jeszcze nie dojechałem do domu, moja żona wszystko wiedziała, wszystko. To naprawdę, to był czas takiego, w lewo czy w prawo, rozwód, to, tamto, już przymknęłam oko, tam 30 lat temu na twój, to co jest, takie żeganie, nie? Napój alkoholizm, na chorobę, ale na królestwo. I podniosłem tą sprawę na grupach, potem nawet na intergrupie, że ta anonimowość to jest rzeczywiście istota funkcjonowania. Takie bezpieczeństwo, fundament, bezpieczeństwo i wszelkie, bo rozwijamy się, dążymy. Bo ja jeszcze nie spotkałem przez 30 ponad lat trzeźwienia alkoholika, który by uczestniczył w meetingach, na programie, który by powiedział, wiesz, chodzę na meetingi co tydzień, coś tam jest, to angażuję się i zapiłem, nie? Czegoś takiego nigdy nie spotkałem przez te lata. Ale jest tak, że takie dłubanie, roznoszenie i tu potrzeba, dlatego na początku meetingu prowadzący czyta, że podstawą naszego funkcjonowania i bezpieczeństwa jest anonimowość. Bo my nie jesteśmy, ja nie jestem anonimowy żołnierz wojsk społeczno-desantowych, czy taki, tylko jestem anonimowy alkoholik. I moje dzieci jakiś czas temu chodziły do liceum i moja córka mi mówi, tata, ja nie chcę, żebyś ty przyszedł do szkoły kolejny raz i mówił o zagrożeniach, o tym, co się tam dzieje, tych wszystkich waszych sprawach takich czy takich. Ja po prostu nie chcę. Syn to samo. No i uszanowałem to. Te wartości, które... No bo co jest też, jeszcze raz zadam jej. Czy wciąż zależy mi na to, co nie wiem? Absolutnie, a to mam serdecznie w dupie, jak zagodnie żyć, nie? Normalnością takim. A grupa jest dla mnie takim wsparciem nadrzędnym. Mamy program, w tym programie jeszcze
pewne odcinki życia. Ja nazywam program programem miłości, takiego tej krainy łagodności. Zresztą 10 krok o tym mówi, w tym wszystkim rozczytaniu, nie? Czy dotyczy mnie. Anonimowość i zasady, myślę, że to no, a na tyle lat, ile ma, bo jest ochronione. Ta firma nie rozleciała się, miliony ludzi, tysiące grup, to wszystko funkcjonuje ze względu na to, że zasady są ważniejsze od jakiegoś tam poszczególnego alkoholika, bo mówią niektórzy wierszy, ciebie nie będzie, a będzie. Tylko co ja wnoszę w tym wszystkim jako osoba no, pojedyncza, jakiś tam człowiek, który się zaangażował w prowadzenie struktury, w to poznanie siebie przede wszystkim przez program anonimowy. No, chcę wnosić swoją łagodność, swoje dobro i do życia osobistego, rodzinnego i grupa chaosu. Na te docenienie, scalenie, to wiemy, że to w barach jak się chwaliło, nie, a wiesz, to pan, to tamto, a to pole jeszcze i tyle z tego. To samo tu wynikało, to tyle z tego. I tyle ile daję, a nie mogę też dać komuś czegoś, czego sam nie osiągnąłem, nie doświadczyłem. Nie? To tyle też zyskuję. Dziękuję. Mam na imię Grzesiek, jestem alkoholikiem. Właśnie anonimowość dla mnie ma właśnie wielorakie znaczenie. Nie? Przypominam sobie takie zdarzenie właśnie z moich początków, gdy przyszedłem do wspólnoty. Po jednym z meetingów poszedłem do dużego sklepu, supermarketu i spotkałem tam pewnego uczestnika meetingu, który na cały głos zaczął mówić o sprawach wspólnoty i tak dalej, nie? I zrobiło się takie zamieszanie ogromne, w tym sklepie ludzie patrzyli się, a ja taki czerwony, purpurowy, no bo nie ukrywam jak. Na samym początku, jak przyszedłem do wspólnoty, to ja się po prostu, no krępowałem się tego, wstydziłem się, nie? Było tak, że nawet w rodzinie to wiedzieli o wszystkim moja żona, jeszcze moja mama i jeszcze jakaś tam osoba. A reszta rodziny na samym początku nie wiedziała tego, nie? I dzisiaj dzięki temu ja rozumiem, jakie jest ważne przestrzeganie tej anonimowości dla osób, które po raz pierwszy czy są na początku drogi i przychodzą do wspólnoty, nie? Wiecie co, ja dziękuję Bogu, że ja miałem na tyle tej chęci zaprzestania picia w tamtym momencie, że ja nie zrezygnowałem z tej wspólnoty, nie? I przyszedłem dalej na ten meeting, nie? I jestem do dziś dnia. No i to było takie jedno zdarzenie, ale wiecie co, później też, kiedy spadła mi do ręki taka książeczka mała, nazywa się The Best of Bill i tam jest taki fajny rozdział, dlaczego anonimowi alkoholicy są anonimowi, nie? Bo też się zastanawiałem długo nad tym, nie? I on tam w ten sposób opisuje, że tutaj chodzi o to, żebym ja sobie nie budował pomników we wspólnocie, że coś zrobiłem i dzięki temu jestem ważny i dzięki temu jestem jakoś rozpoznawalny i najlepiej, żeby mnie chwalili, nie? I tu właśnie o to chodzi, nie? I pamiętam jak we wspólnocie też wiele razy słyszałem o właśnie o mężach zaufanych, o krwawiących diakonach. I właśnie to tu chyba pierwszy raz w Tęczynie na ten temat usłyszałem. Pamiętam jak zakładaliśmy jedną grupę na samym początku, no i ja się bałem tego, nie? Żeby właśnie nie popaść w coś takiego, nie? Że ja, ojciec założyciel, tu będę taki ważny i słuchajcie mnie, nie? Ale właśnie dzięki Bogu wpadł mi do ręki ten tekst z książki innej właśnie. Jak to widzi Biblia zrobić, nie? I właśnie tam było napisane, że krwawiący diakon to jest taka osoba, która narzuca swoją wolę grupie i chce, żeby było po jego myśli, nie? Za wszelką cenę. I w tym momencie właśnie zacząłem dostrzegać
niektóre osoby we wspólnocie, które właśnie tak postępowały i nawet to, jaka frekwencja była na mityngu, jaka była atmosfera i tak dalej. A z drugiej strony właśnie było napisane odnośnie tego męża zaufania. Człowiek, który ma jakieś doświadczenie, ale siedzi cicho z boku i czeka na moment, gdy kiedyś może się przyda jego doświadczenie grupie, nie? Żeby gdzieś coś w czymś pomóc. I pamiętam, jakie to było dla mnie trudne na samym początku, jak jeszcze byłem rzecznikiem grupy i wpadłem na genialny pomysł. Kurczę, no to przecież to będzie eureka, nie? A to okazało się, że większość osób powiedziało, że nie, no i ja wkurzony trochę po meetingu roboczym wróciłem do domu, ale właśnie to mi dało do myślenia, nie? Że to właśnie o to chodzi, żeby nie było po mojemu. I zacząłem osobiście właśnie słuchać aby sumienia grupy, właśnie w wielu przypadkach. Nie? I później też mi to bardzo pomogło, jak byłem dalej w jakichś innych służbach, czy w intergrupie. Nie? Bo właśnie sprawdzając wdzięcznością w wspólnocie to, co umiem najlepiej, czy wiem, co to jest. No tak, wiem, co to jest. Udało mi się coś zrobić w moim życiu, wyjść z jakiegoś dołka i po prostu ja dzielę się tym, bo mam w sercu, mam ogromną radość z tego powodu, nie? I chciałbym, żeby inni ludzie też tak mieli, nie? Tak jak ja. I cieszę się strasznie z tego. Przestałem się żyć zasadami programu bez względu, czy mi się to podoba, czy nie. Dzisiaj się nie zastanawiam, czy one mi się podobają, czy nie. Bo wiem, że mi to służy, nie? Jak ja postępuję według tego. Niejednokrotnie spotkałem się z takim momentem w moim życiu, że musiałem właśnie zrobić coś wbrew sobie, czy robiąc program, czy cokolwiek, nie? Bo jakiś tam ten głos wewnętrzny mi opowiadał co innego. Wciąż zależy mi na zocenianiu, chwaleniu przez innych. No ja na tym pracuję teraz, no bo to takie fajne jest, jakby mnie tak wszyscy klepali i tam mówili, o fajnie, bo ty taki fajny jesteś i tak dalej, nie? I tak obrastać w to, i tak wyfrunąć gdzieś wysoko i później rychnąć z całą siłą o podłogę, nie? Tego nie chcę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, zapraszam. Przekażecie mikrofon? Wygram jeszcze. Dzięki. Mam na imię Konrad, jestem alkoholikiem. Cześć. Dziękuję Wam wszystkim za doświadczenie. Tradycja 12 jest niezwykle piękna, nie? Jest niezwykle wdzięczna i ma szeroki wachlarz zastosowań, nie? Dla mnie, kiedy trafiłem do wspólnoty anonimowych alkoholików, nie? Kiedy dowiedziałem się, że jestem alkoholikiem, no to we mnie autentycznie nastała taka euforia, nie? Bo wreszcie mam tożsamość, wreszcie wiem, kim jestem. I każdemu chciałbym opowiadać o tym, że jestem alkoholikiem, nie? Taka była moja radość. No ale na szczęście trafiłem na ludzi mądrzejszych od siebie, którzy mi właśnie powiedzieli, że być może nie powinienem, no bo właśnie, nie? To jest to, o czym wy mówiliście, bo ta anonimowość ma chronić moją rodzinę, nie? Przede mną. Bo właśnie, może ja się cieszę z tego, że jestem alkoholikiem, ale gdyby mi przyszło do głowy, że moja siostra szuka pracy, nie? Gdyby ktoś się dowiedział, że mam brata alkoholika, mogłoby to jej przeszkadzać, nie? W tym świecie, w którym żyję. No i więc okej, nie? To zostawimy. To jest jedna z przestrzeni, w których nasza tradycja coś chroni, nie? Dla mnie ta tradycja chroni cztery przestrzenie. Raz. Właśnie, chroni moją rodzinę przede mną. Drugą przestrzenią jest to, że chroni nowicjusza. Nie? Bo właśnie, jednak większość nas, którzy trafiają do wspólnoty A, ma inaczej niż ja, nie? Że jednak wolą pozostać anonimowi. No i właśnie tutaj mają to poczucie bezpieczeństwa, nie? Że nikt nie będzie ich pytał o to, kim są, a nie trafili, to ważne, że są, skoro że jesteś. Trzecią przestrzenią jest to, że chroni wspólnotę przede mną. To jest to, o czym mówił Ryś, o czym wy mówiliście. No właśnie, nieraz mam takie zapędy, że ja chciałbym stawać się twarzą wspólnoty. No właśnie, gdybym zrezygnował ze swojej anonimowości, byłbym kojarzony ze wspólnotą anonimowych alkoholików, ale z drugiej strony wspólnota byłaby kojarzona ze mną, nie? No i właśnie, jak mi przychodzą takie pomysły do głowy, żeby przestać być anonimowym, no to na szczęście dotąd przychodzi mi do głowy pytanie, nie? Czy wspólnota AA chciałaby mieć taką twarz jak ja, nie? No i właśnie, nie? Na szczęście dotąd mi to przychodzi do głowy, za to jestem bardzo wdzięczny swojemu Bogu i moim przyjaciołom. I jest jeszcze czwarta przestrzeń, w której tutaj jest bardzo dużo na tablicy, że właśnie anonimowość chroni mnie przede mną samym, nie?
Ja jestem takim typem alkoholika, którego pycha wyprzedza o krok. No i kurde, strasznie lubię stać na piedestale, strasznie lubię błyszcze, strasznie lubię, jak mi biją brawo. No i właśnie, a tutaj tradycja 12 dla mnie jest pokorą w działaniu, nie? Pokorą w działaniu, to znaczy, mam robić coś tak, żeby fajne były efekty, a nie żebym ja dostał to prawo. I tu jest największa przestrzeń do tego, żebym ja to nadal w swojej wyczuł się pokory. Nic innego, tak dużo pokory nie nauczyło, jak właśnie 12 tradycja. Ja mam wiele doświadczeń z tym związanych. Ja bardzo nie lubiłem przykładowo, jak ktoś mi kradł pomysły, nie? Nie wiem, miałem raz taką sytuację, że gdzieś na takich warsztatach jeden z moich przyjaciół ukradł mi pomysł, przedstawił go następnego dnia, dostał za to prawa, jak mam taki wściekł, nie? Co za kutas? Ale się takiego mógł tak zrobić w ogóle, nie? To były początki mojej drogi. Inne takie doświadczenie. Pamiętam jeszcze w ogóle z podstawówki, że czegoś się dowiedziałem, doczytałem, bo byłem pilny, nie? I mówię kolegom przed lekcjami, że kurczę, jest taki tak, nie? Ktoś się zgłasza do odpowiedzi przede mną, mówi o tym, co ja mu tak powiedziałem. Ja wybuchłem w ogóle, wstałem, kurde, mówię, on mi ukradł pomysł. W ogóle się nie słyszałem, co on mówi, on to ponad czynnie tam mi się usadza i mówi, no on właśnie mówi, że ty mu o tym powiedziałeś. Aha, no, głupie mi się zrobiło, no ale już był za późno, żeby było głupie. No właśnie, ale dzisiaj, dzięki temu, że stosuję te zasady, czy właśnie bezpośrednio wypływające z tej tradycji te zasady, żyję troszkę inaczej, nie? No przykładowo teraz w firmie. Teraz w firmie, w której pracuję w budownictwie, mamy taki temat, że stawiamy budynek, który jest nie do końca dobrze zaprojektowany, także temat może ruszyć, nie? I co się dzieje? Powstaje burza wokół tego, ja tam podpowiadam jakieś pomysły, jakieś rozwiązania. Podpowiadam tym, którzy są moimi zwierzchnikami bezpośrednimi, którzy potem dzielą się tymi moimi pomysłami gdzieś tam właśnie z osobami ważnymi, decyzyjnymi. No i właśnie, nie jest dla mnie w tym momencie istotne to, czy ja dostanę za to pochwałę, czy nie. Ważne jest dla mnie to, że dążymy do pewnego celu. No i ci po prostu zniszczy, nie? Że będzie ok, a nieważne jest to, czy ja o tym mówię, czy ktoś mówi, że to są moje pomysły. Po prostu. One są realizowane. Tak samo jest we wspólnocie, nie? Że nie jest ważne to, czy ja zrobię coś dobrego. Tylko ważniejsze jest dla mnie to, że wspólnie, jako grupa przykładowo, możemy zaniesieć posłanie, bo realizujemy jakiś pomysł, że wspólnie dochodzimy do pewnych pomysłów, do jakichś działań, nie? Już kończę, ale chciałbym jeszcze się podzielić, no, jak już mówimy o 12 tradycji, fajnie jest to, że tradycja pierwsza i tradycja 12 spinają wszystkie tradycje w całość, nie? Że można tak powiedzieć o każdej tradycji, że przykładowo biorąc pod uwagę czwartą, nie? Każda grupa jest niezależna, co więcej tych spraw, które dotyczą innych grup, ma całości. Możemy powiedzieć tak, że aby zachować jedność, każda grupa jest niezależna, z wyjątkiem tych spraw, które dotyczą innych grup, ma jako całości. Ale pod warunkiem, że robimy to anonimowo, nie? Co do każdej tradycji jest to prawda, nie? Wszystkie służą temu, żeby zachować jedność, ale właśnie pod warunkiem, że realizujemy i zachowujemy pokorę w działaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę mówić wolniej. Proszę bardzo, zapraszam. Jeszcze raz. Słuchaj, możesz jeszcze raz powtórzyć to. Chcę to jak to jest zakład wolny, jak to jest i od początku chciałam podzielić moje doświadczenia z innymi. Pełne temat. Poszła byś mocno, bo tu był taki uchaj, jak to ona ja poszłam do Waszmi i ja im powiedziałam, że o, znam bardzo fajne miejsce, gdzie nie trzeba pić. To co jest ocenia kiedy ja była w tamtej prawo? Na początku ja sam i poszłam na Izini, a... Już nie radzę, te trójby chyba nie minęło parę lat, kiedy skończyłam te wszystkie drogi. Posadzałem te drugie sprawy. A potem jeszcze minęło parę lat. Minęło chyba mają piszkowy pewnie na inne. I mniej więcej skończyłam te wszystkie tradycje, tak. No było pewne może na kiedy, jeszcze na pisankę wtedy, kiedy ty jeszcze pisankę wtedy chodził, a jak można pisankę wtedy. I miałam takie pytanie, że ostatnia tradycja i ostatni krok, jak ja pasują do siebie? No jak pisać jest właśnie tradycja, no może i nie. Bo dla mnie nawet teraz to jest bardzo ciekawe pytanie. Bo
którą tu mam udać, aby nie chciała wybrać? Jak mogę powiedzieć moje doświadczenia anonimowo? Pójdźmy, że mi chodzą o taszą kudzią było. Wątnę udać. Że, nie wiem, żeby oni wiedzieli, że mamy mamy wyjścia z tego. Jeszcze pamiętam, że się tak wyjścia z tego. A anonimowość to, to są postawy. To choć po sobie, to zapatrzyłem, że jak się ułożył mój na idea, ulubę tego. Ale ja tylko powiem sąsiadu, że hej, nie pij, mamy, jak to powiedzieć, nie wiem, mamy, można inaczej robić, tak? Zajmują nożki, ujesz dżendesz, który jest zbudowany, dżendesz, to znaczy, że ta tradycja nie jest głośna i bardzo, bardzo wolna, wolno działa. Lepa na ta karabasza i proszę podzielać mistrzami o media, bo też media tego tak jak mówią. Nasi przyjaciele już umieją, jak trzeba komunikować w mediach. Kiedy to zrobił? Dużo? Piasa. Radio, to. Radio, telewizja. Jeszcze jak nic nie robią, po to żal obecnie? I uważam, że jest bardzo ważne o tym rozmawiać. Niespodziewane, jak na głowę. Jak można to rozwiązać? I was na to, bo Ameryka i tak się znało i które tam jest? Nasi przyjaciele z Ameryki. U mnie już uchwalamy, bo nasz nie wie. Mają bardzo dużo rozwiązań na ten problem. Już jak ja to mówię, to się powstanie, to ja pijam. I uważam, że musimy tego się nauczyć we swoim życiu. A co ja się powiem? We swoim grupie. Co ja powiem? Odliczeń naszym. No bo tu do nas jak mówię. Bo tam mogę podzielić moje doświadczenia na wsi, gdzie mieszkam. Jeszcze jakieś rady się w miasteczku, gdzie mieszkam. Dziękuję. Mikrofon jest w powrocie. Ja miałem dużo wyrobek. Ja zawsze jechałam na drogę do Karczmy. I kiedy od tego czasu, kiedy nie wiem, tam w Karczmie robiliśmy meeting A. I myślałam, że ten dużo wyrobek byłoby dobrym symbolem tej grupy. Tam przy Karczmie, tak. To znaczy, że nie będziemy tego zrobić, to może być I dla mnie to właśnie, że okej, okay, rower jest to samo, ten nie użyłby, ale teraz jestem w Karczmie, ale nie piję tam. A tam muszę też, bo to jest przyjechał rower, z tym bicykliem, to łatwo, nie ma widzenia. I mój przyjaciel powiedział, że ten różowy rower w ogóle nie
jest potrzebny, bez tego też mogę podzielić moje doświadczenia z innymi przyjaciółmi. A są te trzeba. On powiedział, że ty jesteś doświadczeniem, tak, sensem problemu. No tak, ale to jest bardzo prosta rzecz. Ozwolenie są liderami do planu. Trudność była po prostu kroki. Ja uważam, że w grupie anonimowość nie istnieje, nie działa po prostu. Dziękujemy. Proszę, mam najmniejszy i chcę bardzo sprostować się ten. To nie jest tak, że ja nie mówię o tym, że uratowało mi życie. To nie jest tak, że nie mówię, że nie jest, że jestem członkiem A, bo mówię, nie? To znaczy, że mi nie piszcie. Jak to powiedział Konrad, ja nie mam być palma, że nie tylko, że jakby mi się noga powinęła i moja pycha właśnie, to wtedy by pokazało, jak to działa. Ale to też nie jest tak, że jak przychodzą ludzie i pytają, gdzie szukać pomocy, to ja idę i niosę to posłanie, nie? Czy zaprowadzę na meeting, czy powiem, gdzie mi to zostało dane, nie? To też wtedy łamię gdzieś swoją, to nie uważam nawet, że łamię anonimowość, bo pokazuję rozwiązanie, nie? Tylko to jest gdzieś stonowanie tego, że nie będę chodził, krzyczał, o, wiecie co, a mi pomogło po ulicy, nie? Istotą 11 tradycji też jest. Nie pytaj, jak ludzie żyją, tylko żyj tak, żeby pytali, nie? Tu jest cała kwintesencja tego, nie? I gdzieś właśnie ja nie wstydzę się ani wstydziłem się, tak jak to przyjaciel powiedział, że moja mama kiedyś powiedziała, idź na A, ja mówię, jak to pójdę na A, to jest przy kościele, tam je będą wszyscy widzieć, nie? Dwa dni później kobiety nie mogły do kościoła wejść, bo leżały w drzwiach kościoła, to mnie nikt nie widział. Nie? W każdym bądź razie potem zawsze chodzi na te meetingi, to jest tak samo, jak chciałem być anonimowy na Facebooku w sprawach kibicowskich, nie? Dałem sobie opis. Zaraz miałem 150 znajomych, nie? To nie odeszliśmy. Jak ludzie kiedyś widzieli, jak piliśmy, tak dzisiaj widzą, jak nie pijemy, nie? I zrób wszystko, żeby ten obraz był dobry. Dzięki. Dzięki. Proszę bardzo, zapraszam na jeszcze czas. Mam na imię Jerzy, jestem alkoholikiem. Anonimowość w porocie jest bardzo po prostu ważna, nie? Bo po prostu jak ja pamiętam, jak ja przyszedłem na wytyczny dzień, chociaż ja tam po tej macierzystej grupy mieszkam 12 km, ale jak chodziłem na ten rok, gdzie tam po prostu gdzie musiałem iść, to oglądałem się razy czy razy wokoło, czy ktoś tam no, znajomy nie jest mojej wioski, nie? Bo się wstydziłem dlatego, że ja muszę po prostu gdzieś szukać jakiejś pomocy innej, nie? Dla mnie anonimowość była bardzo, bardzo ważna. Nie? Ja po prostu no nie lubiałem, jak na przykład jechaliśmy na przykład z Krakowa z meetingu, moi koledzy tam rozprawiali, co kto mówił i oceniali każdą młodszą osobę. Ja się źle czułem, nie mówiłem ten czas nic, bo bałem się odezwać, nie? Bo co mi o mnie zrobiło. Myślę, ale szybko się odłączyłem od tej grupy i jeździłem po prostu tam, po prostu autobusem potem na te meetingi, a nie samochodem, bo po prostu ja się czułem z tym nimi, nie? Znam też przypadki, gdy po prostu zostały pewne osoby, przyjaciele ze wspólnoty początkujący, zostali no, obgadani, nie?
I znam te przypadki, że zapijały te, właśnie te osoby zapijały i po prostu, i więc już nie przyszły na mnie. Znam te przypadki, że pewna osoba się zapiła, nie? No bo próbowałem na przykład z nią brać rozmowę, powiedziała, że już nigdy nie przyjdzie na wspólnotę, na grupę, no tak, bo po prostu była obgadana, a ludzie się śmieją z tej osoby, nie? Ja wiem, że ta jest anonimowość właśnie bardzo, bardzo ważna. Bo ja miałem takie też przypadek, że ktoś kogoś przeprowadziłem na meeting, nie? I ta żona tego przyjaciela przychodziła do mnie i pytała się, czy on był na meetingu. Nie? Ja powiedziałem, że on zapytał męża, a nie mnie, nie? Po prostu wiem, że nie mogę tego po prostu mówić, kto był, bo przecież po każdym meetingu, nie wiem, może nie na wszystkich grupach, ale czyta się tą formułkę o anonimowości, to co tu zostało powiedziane, to tutaj było, co staje. Nie, to jest bardzo po prostu ważne. Ważne w każdym razie było zawsze dla mnie. Dla mnie, bo też nie chciałem po prostu, nie chciałem po prostu być tam, może i obgadywany albo dlatego. Kiedyś też mnie poproszono, abym dał świadectwo w kościele, nie? I odmówiłem, nie? Odmówiłem po prostu dać się stracić tej pomocy, tej anonimowości, bo moje ego już było takie, a co inni powiedzą, ale właśnie to było to, że jak piłem, to nie wstydziłem się, że tam gdzieś kiedy leżałem, albo chodziłem po wsi, kiedy pijany i dałem się, bo ja nie wiem dlaczego, jak ja byłem pijany, to zawsze lubiłem kiedy śpiewać. No, i to nie było dla mnie nic, a że jak przestałem pić, no to mi to przeszkadzało, że ludzie mówili i mówili po prostu, żeby o mnie ludzie mówili. Nie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panek alkoholik. Ja powiem tylko tak krótko. Z tą anonimowością i z tym, żeby się obieszczać tym, czy nie, czy tak, jako AA. No ja nie piję ponad rok i w marcu po prostu zmieniłem pracę i też się wszyscy jakoś tam nie odnoszę się z tym, że jestem AA, ale mówię otwarcie, że nie piję i mówię otwarcie, jak piję. A szef mi powiedział, to nie wstydzisz się z tego, że tak mówisz, ten, że mówię, że tylko tyle, że to jest branża budowlana, tu są tu ludzie, rotacja jest ludzi i przyjdzie ktoś i powie, bo ten człowiek jest na takim stanowisku, że on pije do upadłego. No i mówię, dlatego to otwarcie mówię, że z tym, że jak ktoś przyjdzie, że się tutaj nie zawstydzę, że to no, już nie pije tyle czasu i każdy wie, że on upadek nie pije. Ktoś przyjdzie do mnie, powie, ja nie piję, bo tam pił w innych firmach, że przecież my go do domu wozimy. Dlatego tego się nie wstydzę i mówię otwarcie, ja piłem, a że teraz nie piję. A jak mnie ktoś zapyta, czemu przestaję pić, to mówię, że już swoje wypiłem. A czemu, no jak to zrobić, żeby przestać pić, no to ja mówię, mogę cię wziąć parę miejsc i będziesz widział, to mi pomogło, może to mnie też pomoże. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, jeszcze mamy parę minut do zapięć. Proszę. Piotr alkoholik. Uważam, że anonimowość jest podstawowa i bezosobowa. Mogę powiedzieć tak, że mówiłem kiedyś parę świadectw w kościele i ja reprezentowałem wtedy siebie. Nie reprezentowałem grupy ani i członków, tylko reprezentowałem swoją opinię, jak ja wyszłem z tego, jak ja daję sobie radę dzisiaj.
i uważał, że tak powinienem czynić. Ale pamiętam też, jakie miałem kłopoty wielkie ze sobą, jak na przykład byłem na wczasach, oczywiście wspaniałych żoną, z którą, nie? I chciałem parę dni rzucić na Facebooka, żeby się pochwalić, nie? Fajnie wszystko, pięknie wygląda. No, a tutaj dostałem strzała, że no nie, nie chcę. No więc jak to było dla mnie trudne wtedy to zrozumieć, że jak to przecież najbliżsi nie chcą się utożsamiać ze mną. I czułem się po prostu wtedy bardzo źle, nie? Musiałem to zaakceptować. Ciężko było, ale po prostu starałem się zaakceptować i cieszyć się z tego, że po prostu dzisiaj jestem, jaki jestem. Tak samo miałem, jak gdzieś podpisuję umowę jakąś moim pracodawcą, nie? To przecież ja nie mówię, że tutaj czy tam, czy nie chodzę na meetingu i nie opowiadam, że tyle mi daje, albo tyle, albo tego. To jest umowa między mną a nim. Także jeśli chodzi o właśnie o taką anonimowość, to ja to rozróżniam dwie właśnie. Moją i grupy. I tak to widzę. I tam również tam właśnie w tym miejscu mówię, że ja mam na imię Janina, jestem alkoholiczką, bo tam czuję też to bezpieczeństwo i mówię o sobie, nie mówię o sobie, jak dla mnie to też było ciężko. Nie mam wypisane tak jak tutaj pomówione na głowie, że jestem alkoholiczką i nigdzie poza tymi miejscami, gdzie ja mam gdzie mogę mówić, nie? Że, gdzie chcę mówić. No to mówię, bo to też no, przy terapiach dużo wniosek o posłanie w Bielsku, Żywcu czy w Czechowicach, no, to działy zamknięte. Ja tam też staram się być w każdym jednym tygodniu i też tylko mówię w tych grupach, gdzie wiem, że ci ludzie potrzebują tego mojego doświadczenia, bo ja będąc w Koczowie, jak w ogóle do wspólnoty, to powiedziałam, że to jest nie dla mnie, że to ludzie przyjeżdżają do wspólnoty i oni biorą dużą kasę za to, że przyjeżdżają raz w miesiącu się podzielić swoim doświadczeniem. Miałam takie wrażenie o tego, że to co mówią to nie jest prawdą, nie? Musiałam, jak przyszłam na ten normalny meeting i już poza Skoczowem, to zobaczyłam, że wspólnota fajnie działa, ale ja w tej wspólnocie też chciałam zabłysnąć. Ja pomimo, że nie miałam takiego dobrego doświadczenia, szybko dostałam tam na zajęciu grupy, jeździłam na inne grupę, więc się dużo tak szybko gdzieś tam chciałam się dużo nauczyć, no i dużo pomagać. Nie wszędzie mnie było pełno, ale ciągle gdzieś tam z tyłu miałam oczekiwania. Tyle robię, a nikt mi jeszcze nie podziękował. Pamiętam swoją trzecią rocznicę trzech gości, przyjechali tam, no było też sporo ludzi, dostałam tyle darunek, nie, to swoim taką działalność, poświęcam swojego czasu na tego i też się usłyszałam tak jakbym dostała te oklaski, nie? I chyba czekałam na to i po trzech miesiącach zabiłam, nie? I to mi pokazało, nie? Że ja to robiłam wszystko dlatego, żeby mnie ktoś docenił, żeby mnie pochwalił, bo czekałam na to całe życie. I teraz tak samo robię, ale no, musiałam zabić, nie? Żeby się czegoś więcej nauczyć. Teraz to jest taką wielką wdzięcznością, że należę do wspólnoty, że dzielę się tym, co potrafię, tą swoimi pierwszymi krokami, nie jakie miałam tam we wspólnocie, ale nic się nie widzę tam i nie rozważam nikogo na siłę, czy w autobusie, czy tego choć, bo ja jestem, jest rozwiązanie, jak chcesz, no to podaję numer telefonu i mogę cię zaprowadzić gdzieś tam po rozmowie. Tyle jest na to, co ja robię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że chcemy akurat będziemy kończyć, bo zbliża się pora obiadowa. Dwa takie komunikaty. Pierwsze to
żeby na obiad teraz weszli ci pierwsi, co są tutaj na zadowolenie na 3 dni. Jak oni usiądą, bo miejsce jest, bo powinniśmy się zmieścić wszyscy, nie na dwie tury, to wtedy dosiąść się do każdego tam do stołu, żeby